jedziemy po ponad 120-minutowym opóźnieniu i mamy wagon bezludny, ale za to mamy z syfem. I tu jest syf, i tu jest. To jest chyba w ogóle jakiś alkohol, wali tu wodą, także średnio jest tu sympatycznie. Ja już nawet jestem zbyt zmęczony, żeby się zdenerwować. To już jest ten moment. A my mamy prelekcję 30 minut po północy, a na miejscu będziemy coś po północy, więc... Więc raczej się spóźnimy. Tak. I to nie jest nasza wina, proszę skargi i zażalenia składać do PKP. Spaliśmy, słuchajcie, na korytarzu jakieś 5 godzin, bo tam nie ma kompletnie miejsca, jakby nie udzieliśmy się, że coś tam znajdziemy. I teraz pokażę wam, jak bardzo na korytarzu. Tu są schody. A tam jest właściwy sleep room. A my jesteśmy tu. Tak, będziemy się teraz ogarniać i o 10:00 lekcja o konkursach. Ledwo żyjemy. Tak, wczorajszy dzień był koszmarny. Mamy sobie mały pierdolnik. Teraz Wojtek poszedł się przebierać, tu są nasze ubigusie. No i tak to się żyje w tej Warszawie. Tak to się żyje. Cześć, to w sumie takie moje pierwsze posiedzenie przed kamerą. Jesteśmy sobie teraz na dworze w strefie food truckowej i mamy lód z syropem, to ma jakąś japońską nazwę. To jest kakigori. Kakigori. To jest takie slushy, tylko trochę inne, ale jakby idea jest dokładnie to samo, bo slushy to też jest lód z syropem. A my lubimy lód z syropem. Tak, lód z syropem to jest najlepsza forma, najprostsza, jest doskonała, zwłaszcza na taką pogodę. Bo to jest przyjemnie, jest ciepło, ale jednocześnie jest przyjemny wiatr, więc da się żyć. I parę rzeczy mam atrakcjach. Jedną mieliśmy wczoraj w nocy. Spóźniliśmy się na swoją atrakcję niestety pół godziny, przez co nie wszystko pokazaliśmy. Jakby cały materiał omówiliśmy, ale chcieliśmy więcej pokazać filmów i przykładów na bazie naszych występów i tego niestety zabrakło, bo to było te pół godziny, które właśnie było przeznaczone na to. Odbiliśmy się troszeczkę niestety od sleep roomów. Mieliśmy mieć gwarancję sleep rooma jako właśnie gościa z twórcami atrakcji. Faktycznie jest tutaj na drugim piętrze pomieszczenie na sleep room, ale kiedy przyjeszliśmy tutaj już po naszych atrakcjach, czyli w okolicach między 3 a 4 w nocy, sleep room był już zawalony w stopniu, w którym niestety miejsca do nas nie było. Dzisiaj o 10:30 mieliśmy konkursy cosplay o kuchni albo za kulis, bo w sumie mamy dwie nazwy tej atrakcji. Tak, bo wcześniej była od kuchni, teraz jest za kulis, tak, ale nie zmieniliśmy. Mniej więcej 10 osób i udało nam się w miarę wszystko omówić. W międzyczasie jest parę osób, pora na zjedzenie lodu z syropem. Wojtek sobie wziął syrop mango. Mango? Tak. Nie, melon! Ja mam melon i Lana ma wiśniowe. Melon, a ja mam wiśniowe. Zobaczcie, że to już się topi. Już się topi, więc trzeba to jeść. Potem wam jeszcze pokażę jedną ciekawostkę związaną z moim kostiumem, ale to jak już sobie zjem lód. Taki kapelutek zamówiłam. Zamówiłam go w czwartek z nadzieją, że przyjdzie w piątek i zdążę go zabrać na Animatsuri. I wiecie co? Przyszedł. Przyszło to. Jakby oczekiwania versus rzeczywistość. On ma tutaj te fabryczne wgięcia, więc jest zupełnie nie ten kształt, bo miał być całkowicie obły. I tutaj był taki paseczek dołożony, ale on był ala z takiej jako skórki z kamereczką, a tu no to miał być tasiemka z kokardką, nie?
Więc jakby... Co lepsze, ta aukcja, ona ma opinię i w tych opiniach ktoś wrzucił zdjęcie, gdzie ten kapelusz wygląda tu jak na zdjęciu. Więc to jest ewidentnie pomyłka. Więc ja już złożyłam reklamację i dzisiaj może mam ten kapelusz, ale zamierzam domagać się tego kapelusza, bo w tym stroju na bank będę chciała sesję zdjęciową, a to nie jest referencyjny kapelusz. Mamy teraz jedzonko time, jemy w slipie, bo teraz na podwórku było bardzo dużo osób. Tak. To jest, co to jest? Toboki. Zgaduję, że to są kluski. To są toboki. Teraz ja wam pokażę, co ja mam. Mam... udon z mięskiem. A nie z grzybkami? To jest udon z mięskiem z grzybkami. To jest rubicino bodajże. To jest lemoniatka. Ona trochę idzie w mojito, mimo że nie wiedziałam o tym. Ja nie przepadam za mojito, a tu bardzo czuję miętę. A tego nie było w informacji. Ale jest okej, okay, jest pijable, nie jest aż tak mojito, żebym tego nie wypiła. To jest super, to jest ze skruszonym lodem i syropem z orzechami. Z orzeszkowym, jakoś tak. W każdym razie super to jest i to wszystko oczywiście jest na zimno. Więc teraz mamy sobie taki chilling eating. A potem idziemy na cosplay. Powiem wam, to jest diabelnie ostre. Mało. Jesteśmy teraz na mainie, za niedługo będzie konkurs cosplay i czekamy, bo tutaj będą rozkładane krzesła, co nas trochę zdziwiło. To jest tak trochę ekskluzywnie bym powiedziała, bo najczęściej są takie sale, nawet Magnifico rozkłada po prostu dywan, nie? Ewentualnie jak jest Strefa Lipowska, to są krzesełka. Chyba, że to jest Strefa Lipowska, co byłoby dla mnie trochę zdziwionie, bo aż tyle VIP-ów, nie, wydaje mi się, że to są normalne miejsca. No. I tutaj widzimy, że jest ekran z tyłu. Także Animatsuri jest w elitarnym gronie konkursów z ekranem. Jest jeszcze mniejszy niż na tamtych innych eventach, ale samo to, że posiadają, to już jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I przeskok do tego, co widzieliśmy tutaj ostatnio, kiedy byliśmy w 2021. To jest duży przeskok, umówmy się. Chciałabym wam pokazać, że przemieściliśmy się tutaj. To jest sobie korytarzek, on jest dosyć szeroki, więc nikt nie będzie nam chodził po głowie. Normalnie byliśmy tam za zakrętem, jest korytarz, gdzie były schody. Od tej strony mamy windę, która też jest czynna, z której możemy korzystać. Tutaj mamy toalety i w tych toaletach są prysznice. I to jest rzut beretem. Jak widzicie, mam mokre włosy i nie jest to pot spod wiga, tylko wziąłem kąpiel, bo jak pokazywałam na ujęciu wcześniej,
Jesteśmy teraz obok toalety z prysznicem, więc sobie z Wojtkiem skorzystaliśmy i nam jest teraz fajno. Jesteśmy, kochani, po konkursie cosplay. I kilka słów ode mnie na temat tego konkursu. Jako że mamy tutaj w ogóle dwie prelekcje dotyczące konkursów cosplay i występów na scenie, to czuję się zobowiązana wyrazić jakąś opinię. Po pierwsze, bardzo duża różnica pomiędzy tym, co było w 2021, kiedy byliśmy na Animatsuri, a teraz, pod względem technicznym. Scena, rewelacja. To, że jest ekran, rewelacja. Jedynie co, to trochę mi przeszkadzało, że był za wysoko, przy czym rozumiem, z czego to wynikało, bo pierwszy raz się spotkałam z tym, że scena posiadała barierki. Nie pierwszy raz, ponieważ to było na Gliwickich Dniach Fantastyki. Ja tego nie pamiętam. Wojtek uważa, że jest. Ja pamiętam. Dobrze, to uznajmy, że tak było, bo ja tego nie pamiętam, Wojtek widocznie to zakodował. W każdym razie to jest super rozwiązanie, te barierki. Może one nie są jakoś wybitnie estetyczne, bo nie były. Ale one są bardzo bezpieczne. W sensie dużo osób czasami jakby, wiecie, krawędzie sceny, spadali ludzie ze sceny, tak? Były jakieś jednostkowe przypadki, ale się zdarzały, a te barierki gdzieś nam tą możliwość ograniczają. Gdyby jeszcze one na przykład były oprzyte, w sensie miały taką czarną nakładkę, żeby one się pokryły, zlały z tymi kurtynkami w tle, majstersztyk, byłoby w ogóle super. Ekran właśnie był wyżej ze względu na te barierki, żeby jakby nie był za barierkami. Się zaczynał tak, jak się barierki skończyły, tak się zaczął ekran, stąd on był wyżej, ale nie był on tak wysoko chyba jak na Magii. Nadal się dało ogarnąć wzrokiem całość. Tak. Więc fajnie, oświetlenie działało super, zresztą na ujęciach mam wrażenie, że to jest jakiś majstersztyk z tym oświetleniem i z tym dymem, bo zazwyczaj jednak kojarzy mi się z tym, że jak była dymiara, to się nic nie było widać, a tutaj ta dymiara no, pomagała, jakby fajnie rozpraszała to światło i widać na tym było cosplayerów, to jest istotne. Jeżeli chodzi o sam poziom, to bardzo fajne stroje, bardzo w ogóle ciekawy przekrój strojów, bo tam były serie, o których ja w ogóle nawet nie słyszałam. I te stroje były tak różnorodne, każdy na swój sposób ciekawy, od szytych pancerzowych po jakieś no naprawdę mieszane techniki w ilości dużej. Występy tak samo mega fajne. Nie było żadnego takiego, którego po obejrzeniu go bym stwierdziła, że no, że całkowicie nic w tym występie nie było. Każdy z występów coś miał w sobie urokliwego. I powiem coś, co może niektórych zdziwić. Występy taneczne również mi się bardzo podobały, bo nie były to występy taneczne, których ja bardzo nie lubię, czyli przypadkowa postać i przypadkowy taniec do przypadkowej muzyki. Osoby, które zdecydowały się na taniec, to albo miały ten taniec bardzo przypisany do postaci, bo były to właśnie powiązane z muzyką i z tańcem osoby, a jeżeli były występy taneczne, a postać nie była typowo taneczna, to w jaki sposób ona zagrała, ta osoba, połączywszy to z tym tańcem, nadal oddawało mi charakter postaci. Nie widziałam w tym przypadku i to było mega super. Więc nie uważam, że robię figurki logiczne. Także jeżeli macie iść w taniec, inspirujcie się czymś takim, żeby to nie było przypadkowe, żeby to wyglądało na bardzo połączone z postacią, bardzo połączone z serią i wtedy ludzie na pewno będą to kupować, nawet ci, którzy są naczelnymi hejterami randomowego tańca na scenie. Jest jedna rzecz, którą tak myślimy, że fajnie było poprawić, mianowicie interwał między występami a ogłoszeniem wyników. Widać, że praktycznie nic nie było przygotowane wtedy, a myślimy, że fajnie było chociaż dać muzykę w tło, żeby, nie wiem, cosplayerzy mogli wyjść na scenę, żeby fotografowie mogli im zrobić zdjęcie. To już jest jakaś tam bardziej przemyślana forma, coś się wtedy dzieje. Natomiast jeżeli no, widownia po prostu siedzi 10 minut, widzi jak dziewczyny w strojach Meido biją się miotłami. Nie do końca byliśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi. Może to nie był jakby nasz vibe. Ale no rzeczywiście brakowało czegoś pomiędzy. Tak, dlatego no dobrze jest zaplanować po prostu czas na takie rzeczy, żeby działy się gdzieś tam pomiędzy. No już wtedy w sumie można było po prostu zaprosić wszystkich cosplayerów do wspólnych zdjęć. Chociażby to. I już by to robiło robotę. Nie byłaby pusta scena, tak, jakaś muzyczka. To by jakieś 5 minut kupiło, ewentualnie, nie wiem, właśnie przedstawienie całej ekipy, która tam pomagała w trakcie konkursu. Więc myślę, że to jeszcze można było poprawić, ale tak poza tym właśnie aspekty techniczne mega spoko i różnorodność występów i strojów też jakby mega na plus. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała i mnie mega zaskoczyła, krzesła.
praktycznie te krzesła nie były VIP-owskie, tylko te krzesła były normalne. Kto se usiadł, ten se usiadł. Aczkolwiek sala była tak pełna ludzi, że no nie wszyscy się na krzesła zmieścili, jeszcze bardzo dużo ludzi było z tyłu, ale jednocześnie cały czas pilnowano tuneli życia, więc to jest bardzo duży props. Powiedziano też o znaku, czyli takim X-em nad głową. Ktoś, jeżeli ten X nad głową zrobił, znaczy, że potrzebuje pomocy medycznej, więc to też jest super, że taki znak mamy, no, że ludzie po prostu są poinformowani o tym, że w ten sposób można zareagować. Więc to też na bardzo duży plus. I teraz jeszcze jedną rzecz wam powiem, już abstrahując. Pierwszy raz w życiu stałam w kolejkonie do żabki. Tutaj w pobliżu jakieś 7 minut z buta. Jest żabka. Ja bardzo chciałam picie z żabki. Bo picie z żabki mimo wszystko wychodzi taniej niż picie na evencie. A już trochę wywaliliśmy kasy na dobre rzeczy na evencie, więc chciałam przeoszczędzić. Więc uwierzcie mi, stałam chyba dobre 10-15 minut, jak nie więcej. Z 20 osób było przed nami. I pojedynczo można było wchodzić do środka, bo pan Aureliusz, bardzo nietypowe imię, bardzo pilnował tego, żeby wchodzić pojedynczo i był bardzo agresywny, jeżeli się wchodziło więcej niż raz, niż jedną osobę. I kupiłam sobie gorzkie i kupiłam sobie słodkie, tam gdzie się wola cola. Tak, tutaj jest cola i tutaj są bakerosy, wykonane, bo na nie miałam ochotę. Mam pęczki i mam mosterkę, ale jednego już wypiłam, więc drugiego nie będę piła, bo jeszcze zamierzam dzisiaj spać. No, także to by było na tyle. W ogóle cosplay się bardzo szybko skończył, bo też się szybko zaczynał, więc my już jesteśmy jest 20, a my już jesteśmy jakby po konkursie, po prysznicu i tak naprawdę jakbyśmy bardzo chcieli, możemy iść spać. Tak, albo sobie znaleźć jakąś atrakcję, którą chcemy iść, chociaż na razie wysycham, więc na razie mi się z tym nie chce ruszać. Tak, zobaczymy co jest ewentualnie do roboty. No i jutro o 8.30 będziemy mieli kolejne atrakcje, czyli cosplay na grubo oraz projekcja o piance Ewa. I jutro już będziemy bez kospu, bo dla nas w ogóle chodzenie w kospach jest bardzo męczące. Wiem, to jest dziwne, siedzimy w cosplayu tyle czasu i bardzo nienawidzimy chodzić w cosplayach. U nas jest to typowo podejście aktorskie, czyli wziąć, ubrać tylko i wyłącznie na występ i zdjąć. Tak. Ewentualnie na zdjęcia, no bo wiadomo. Ale tak to bardziej doceniamy proces twórczy i właśnie ten finalny efekt. A chodzenie w tych strojach nie sprawia nam żadnej frajdy. I dzisiaj jakoś to jest najdłuższy dzień, tak? Jakby najdłuższy dzień, w którym my się przemieszczamy po konwencie, to postanowiliśmy te kospy mieć. Specjalnie wybraliśmy sobie letnie wersje, żeby przynajmniej trochę mniej było to dla nas uciążliwe. Ale jutro już będziemy sobie casualową wersją siebie. Cześć kochani, jesteśmy na ostatniej prostej drodze do domu, czyli przyjechaliśmy już na Śląsk, odebraliśmy od babci naszego syneczka, no i teraz już wracamy typowo do domu. I chciałam tak, mam nadzieję krótko, staram się krótko, podsumować ten konwent. Generalnie ciężko mi oceniać sam konwent jako konwent, jeżeli chodzi o atrakcje, bo poza tymi, na których byłam ze względu na to, że prowadziliśmy je z Wojtkiem, to nie byliśmy na żadnym. Więc nie wypowiem się na temat tego, jakie była atrakcja i czy było co robić. Bardzo dużym minusem, ale to bardzo dużym minusem była kwestia Slibrumu i no tu będę miała trochę żal do konwentu, że tak to wyglądało, bo jako goście, podkreślam, jako goście, mieliśmy mieć zapewnione miejsce w Slipie, gdzie niestety wielokrotnie, nie dość, że nie znaleźliśmy tam miejsca i wylądowaliśmy na korytarzu, wielokrotnie słyszeliśmy po prostu pretensje ze strony tych ludzi. Nieraz było tak, że ktoś od razu zakładał, że my w ogóle nie powinniśmy tam być i musieliśmy udowadniać, że tak, my możemy tutaj być, co pokazywało opaski, więc musieliśmy jakby co chwilę gdzieś udowadniać, tak, my tu możemy być. Przenosiliśmy się z jednego miejsca w korytarzu w inne, gdzie myśleliśmy, że ludzi będzie mniej i znowu były pretensje. A na moje stwierdzenie, to co ja mam zrobić? Jestem gościem i nie mam gdzie spać, bo w Slibrumie jest burdel. Naprawdę to, jak ten Slibrum był zrobiony na samowolkę, na pałę, tam ludzie się tak rozłożyli, że jakby się komuś, nie daj Boże, co stało, medyk nie przejdzie. Nie było przejścia, był człowiek na człowieku, w poprzek, no naprawdę, jakby się tam weszli, zobaczyli, jaki tam był pierdolnik,
generowało to według mnie dużo niebezpiecznych sytuacji, bo mogliście nawet przejść komuś po głowie i nie zauważyć, tak? Więc to było najgorsze, co było w tym konwencie z mojej perspektywy, bo nie dość, że po prostu ten sleep room był fatalnie zorganizowany, nikt nie przypilnował tego chaosu, żeby to było poukładane, to jeszcze my jako goście niestety czuliśmy się w tym sleep roomie jako intruzi i nic tego nie zmieni. Finalnie w środku nocy z soboty na niedzielę Natalą nam trochę pomogła i wysłała kogoś z tamtej ekipy, kto rzeczywiście nam to miejsce w sleep roomie zrobił, ale faktycznie to na zasadzie zrobił, bo go nie było i on sam się przeniósł gdzie indziej ze swoim mniejszym materacem, żeby nam na nasz dwuosobowy zrobić przestrzeń. No trochę przykro, że musiałam się zbulwersować, żeby ktoś po prostu nas dopiero w ten sposób potraktował i jakoś nam to ogarnął, nie? Bardzo fajne food trucki, smaczne jedzonko, skorzystaliśmy, także to było na plus. Budynek myślałam, że będzie większy, szczerze mówiąc, bo jak ktoś mi mówi expo, to myślałam, że to od razu będzie trochę większy konwent. A w gruncie rzeczy mieściło się to w jednym korytarzyku, w którym były sale prelekcyjne, a na dole mieliśmy ten taki jakby hol główny, gdzie był punkt informacyjny i w sumie nie wiem, co tam jeszcze było, jakieś takie dziwne barierki, nie wiem, do czego one służyły. I wystawcy, którzy byli oddzieleni tylko i wyłącznie kurtynką z mainem i tutaj na pewno były zarzuty wystawców, że no stoją przy scenie, tak? Więc mieli głośno, był chaos i rzeczy growe, tak, games room klasyczny, jaki znamy, ten taki cyfrowy games room, był połączony z tą salą wystawców, czyli to się przeplatało ze sobą, co też nie było fajne, bo przy wystawcach, no bo był ultra star karaoke, jakby nie siadał mi ten układ w ogóle niestety, więc no trochę jest na pewno do dopracowania w tej kwestii. Na pewno mogę powiedzieć jedno, że mam wrażenie, że te animatsuri było lepsze znacznie niż te, które, na którym byliśmy, czyli te 2021, ale no niestety nie jest to nadal konwent taki w 100% dopracowany i nadal muszą popracować nad poprawieniem. Tu pewnie dużo wynikło z tego, że mają nowy budynek, pierwszy raz byli na expo, więc teraz po tym evencie no, powinni mieć jakiś tam bagaż doświadczeń, który pozwoli im ten konwent zrobić lepszy w przyszłym roku. I mam nadzieję, że tak będzie im życzę. I nadal on gratuluję bardzo, bo z tego co wiem, to pierwszy raz orgowała cosplay. Gratuluję, według mnie wyglądało to super z właśnie oczami widowni, tak? Z perspektywy widowni. Cosplay wyglądał naprawdę super, więc dobra robota. Popraw to, co ci tam ludzie dają w feedbacku, już w ogóle będzie na bardzo wysokim poziomie ten konkurs. I tyle ode mnie.